Z tej strony Tula i witam Was w wyzwaniu 100 dzieci Adama. Jak możecie zobaczyć, tak, jest godzina prawie 6. Adaś robi śniadanie dla wszystkich. Zrobił omlety, tak, sam też jest głodny, więc jak najbardziej niech robi. Ja to w sumie wezmę tutaj. Dziewczyny zaraz pójdą do szkoły tak naprawdę. I w ogóle, kochani, oczywiście mamy już jesień. Tak, wprowadziłam moda na jesień, którego uwielbiam. Bo jest przepiękny, wszystko cudownie wygląda. Na pewno wszyscy go bardzo dobrze znają. U nas z oknem też jesień, więc ja już też tutaj wprowadziłam. I słuchajcie, tak w ogóle patrzyłam. Kto to już wstał? Halo? Halo, halo, gdzie ty lecisz, mój drogi? Nie, 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 ty nie budź siostry, tylko proszę bardzo, skorzystaj z nocnika. Nie siostry, przecież to nie jest twoja siostra, ciocia. Co ja bredzę w ogóle? Chodź na nocniczek, chodź, chodź. Tutaj dziadek jest? To ci pomoże. Później sobie weźmiesz jedzonko. Wszyscy wstali właściwie. Nie żadna pizza, moja droga. Tylko weź porcję, wy dziewczyny też. Chodźcie przed szkołą. Wszyscy niech sobie zjedzą. Weź porcję. Zostaniemy z Adasiem i z dzieciakami, jak dziewczyny pójdą. I tak pomyślałam, że zaprosimy sobie Elizę do domu. Taki rodzinny dzień sobie dzisiaj spędzimy. Nigdzie nie będziemy łazić. Wszystkich poprzebierałam. Już tak cieplej, że tak powiem. No bo jest jesień, jakby nie było. I zaprosimy sobie Elizę. Później jak dziewczyny wrócą ze szkoły, to może Adaś zrobi jakąś pizzę, grilla. Nie wiem, w sumie. Zobaczymy. Chodźcie maluchy też już zjeść tak naprawdę. I ty, mój drogi, też. Ale wiesz co, moja droga, ty weź sobie ten drugi, nie, kierup bałagan. Nie, 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 zmień strój na ten, o. To jest fajniejszy. A gdzie ty idziesz? Chodź tutaj usiąść, hej. Co wy robicie? A tutaj chcecie na... No to w sumie. Jak już tak chcecie na dworze zjeść, to proszę bardzo. Usiądź sobie, moja droga. Amelka. Amelka, nie. Chodź, moja droga. Zjedz. I usiądź tutaj. Zostaw. Maluchy same się ogarną. Spokojnie, ty się nic nie martw. No i widzisz, mama do ciebie polazła. I o, weź porcję. Nie, 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 nie. Chodź. Weź porcję, dobra. Tak, także mówię, wszystkim dobrałam trochę cieplejsze rzeczy. No właśnie z tej okazji, że jest jesień. O, tutaj Rosie ma taką bluzeczkę. Słuchajcie, sprawdzałam im urodziny wszystkim i jeszcze troszeczkę, moi drodzy. Maluchy mają 12 dni, a dziewczyny mają 18, a Rosie ma więcej. 34. No ale to spokojnie. Później byś, moja droga, mogła w sumie jeszcze się załatwić tak naprawdę. Tak, Adaś, pogadaj tutaj sobie z dziewczynami jeszcze. Zanim pójdą do szkoły. Opisz nowy pomysł. Popraw humor. A ty właśnie idź w sumie się załatwić. Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Ej, patrzcie. Czemu to wszystko jest tu? No i do tego się nie można dostać. Patrzcie, jak kurczę kładą. No nie wierzę. Dobra. Pokażcie się wy. Pięknie. Mała sobie zaraz zje i ty też sobie zjesz. Super, bardzo się cieszę. Adaś, ty później możesz w sumie posprzątać. Rosie? Dobra, Rosie do szkoły zaraz. Odrobiłam z nimi lekcje, więc... Dobra, w sumie możesz lecieć do szkoły. A wy? Jak wy tutaj macie właśnie z umiejętnością? O, pięknie, ty masz wszystko. Mała. I ten? Bartuś? Wszyscy mają wszystko? No to pięknie, proszę, jakie zdolne dzieci. Idziesz do szkoły, moja droga, czy nie? No, to by się też przydała. Halo, nie, 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 moja droga. Co ty mi tutaj? Do szkoły, proszę. Raz, dwa. No. Wszyscy do szkoły. Adaś tutaj wszystko pięknie ogarnie.
Jezus, ile talerzy, zobaczcie. Ciekawe, czy on mi tego gdzieś nie położy. Adaś też ma nowe ubranko, spójrzcie. Myślę, że fajnie wygląda. Tak, wszyscy poszli do szkoły. A, wiecie co, te omlety to ja może sobie schowam. Powinna nam dzisiaj też urodzić oczywiście mamuśka, nie Adaś, nie. Poczekaj, mój drogi. Bo jak sprawdzałam, to tam miała poród za, więc no teoretycznie powinna urodzić, no ale czy urodzi, to zobaczymy. Ja bym, Adaś, chciał, żebyś ty zaprosił do nas Elizę, bo tak jak mówię, tak dawno już się nie widzieliście. Mam do zmiany parę dzieciaków, ale słuchajcie, już dzisiaj tego robić nie będę. Najwyżej w kolejnym odcinku. Gdzie jest Eliza? Ej. Patrzcie, jak już nasze jest, mamuśki się postarzyły. Elizy nie przebierałam, słuchajcie, więc nie mam pojęcia, jaki ona ma strój. Pewnie jakiś tam letni. No, ale trudno. A gdzie jest ten? Gdzieś tam się misiakiem bawi. Ale to chodź też tutaj. No zobaczymy, czy Eliza się zgodzi. I chciałabym zrobić w końcu te pizze, bo wiecie co? W końcu działa to, że może zrobić z tych owoców, wiecie, plazmowych. A, tu jesteś! Gdzie ty lecisz? Halo, chodź tu. O, zaraz tu będzie. Świetnie. Poznacie babcię, bo w sumie ja nie wiem, czy wy się znacie. Chodź. Adaś? Adaś, co ty masz z tymi drinkami? Nie. Poczekamy, aż przyjdzie Eliza. Tutaj, słuchajcie, zabrałam tylko ten basenik, a to jeszcze zostawiłam, no bo w sumie co to jest jesień, to wiecie. Zobaczymy, ona chyba powinna stamtąd przyjść, co? Na razie jej nie widzę. Więc nie wiem. Co ty robisz? Podejdź tu. Nie wiem, gdzie ty jest. A, no i w ogóle zobaczcie nasze maluszki! Zobaczcie, Ewcia jest po prostu prześliczna, taka różowiutka. Ma taką bluzę z króliczkiem i butki ma takie króliczki, jest po prostu piękna. To pewnie zobaczycie w mody kontra gra, bo tam na pewno będą te butki, więc będę robiła to dla Lersy. Więc gdybyście chcieli, to zajrzyjcie, jakoś będzie w tygodniu. Nie wiem, co będzie pierwsze, czy Adaś. Chyba Adaś będzie przed modami. No. A wy gdzie? A tutaj chcecie się pobawić? W sumie... Nie, nie tak chciałam. Baw się lalkami. No to możecie się razem pobawić. A ty, mój drogi... Tutaj chodź. O. No jednak Adaś poszedłeś pod drinki. Gdzie jest Eliza? To jest ogrodniczka. Co to? Wchodzę do łazienki, to się zauważa, że jej największa rywalka w szkole zostawiła swój notatnik na umywalce. Zeszedł zawiera notatki, prace domowe i mnóstwo innych ważnych informacji. Czy to się maksymalnie powinna zwrócić notatnik? Powinna zwrócić, oczywiście, że tak. Gdzie jest Eliza? Halo? O, gdzieś jest Eliza, bo już ją tutaj widzę, tylko gdzie? Ona tu... A, ona jest też. No to pięknie. Chodź, Adaś. Eliza, no poczekaj, bo ty idziesz tak, idziesz, poczekaj. A, ty jesteś w sumie ubrana, okaszczułość. Jesiennie, także spoko. Pokaż się, jak ja ciebie tak... Boże, jaka ty jesteś... Boże, co ona jest taka chuda, słuchajcie. Jezus, Eliza. Normalnie, kobito, jak ty się trzymasz? Powinnaś być już seniorką dawno, jak, tak samo jak jadać zresztą, ale dobra, cicho. O, czaruj, no relacje to wy macie straszne. Nie chcę nic mówić. Poflirtuj trochę. Trzymaj za ręce. Ucałuj dłonie. Tak, Adaś, wręcz róże. Dokładnie. Wiem, że tutaj troszeczkę ich zaniedbuję, no ale kurczę, widzicie, no. Barabara myślę, że tak, ale jeszcze nie teraz. O, dziecko, żadne dziecko. I pocałuj. Dobra, jak tam moje maluchy? Chcia? Bawicie się. Gdzie ty lecisz? Nie, chodź. Możesz sobie zjechać w sumie. No. Klanci, zjedź, chodź. Tu maluchy się bawią, wszyscy są ogarnięci. Później wrócą dziewczyny, właśnie zrobimy sobie pizzę, jakieś ognisko może sobie zrobimy. Tak, o, proszę. Pięknie, popraw humor, pogadajcie trochę. Chwal wygląd. Oho. Dobra, no myślę, że wy możecie poznać, no i wy nie znacie babci. Jak to? Oczywiście wiecie, babci. Dziel się miłością, chodź, kochana.
Pokaż zabawkę. Boże, każdy ma jakiś inny ten. Tutaj interakcje. Adaś? Wsyp ziarna. No, Ewcia jest po prostu przeurocza. O, zobaczcie. Iwa. Ona powiedziała Iwa chyba. A, ty się tu bawisz. A, ona idzie do ciebie. Eliza, bo to wygląda na... A, dobra, okej. I porozmawiajcie sobie chwilę. Chodź jeszcze tutaj pogadać z nią. Porozmawiaj. Ewcia, ty też chodź. O, proszę. Ewcia, szczerbata. Pokaż się. Gdzie ty jesteś? No. Ojej. Urocza jest. Tak, wiem. Ciągle się zachwycą toddlersami. No, niestety. Tak już mam. Adaś, ty? Ten ciągle w tym. Która to jest godzina? 12. W sumie jeszcze trochę czasu mamy tak naprawdę. Z Elizą jeszcze sobie spędzą czas, ale wiecie co? Dziewczyny wrócą, czy w sumie Adaś, chodź spróbujemy zrobić tę pizzę, niech już będzie. Mam nadzieję, że... O, widzicie? Tą plazmową. No i teoretycznie się da. Ale, czy naprawdę się da, to zaraz sprawdzimy. No? Gadacie sobie? No, fajnie. Wszystkim się podoba. O, rób zabawne miny. Rozmawia o dinozaurach. A ty też możesz robić zabawne miny. Czemu nie? Pokaż, Adaś, jak ty te pizze będziesz robił. No. Są jakiegoś grilla też by można zrobić. Każdy sobie weźmie, co chce. Mam nadzieję, że nam Eliza nie ucieknie tak naprawdę. Zobaczymy. No i mam nadzieję, że zadzwoni mamuśka. Kurczę, a jak nie, no to... Nie wiem, zobaczymy w sumie. Ale powinna w każdym razie. Jak coś, to będę musiała sprawdzić w drzewku, nie? Bo czasami właśnie... Tak to jest. Fajnie, już widziałam, jak ładnie wygląda, nie? Teraz w ogóle przyjdą właśnie... Eliza! Gdzie ona jest? Eliza, mam nadzieję, że ty mi nie uciekłaś. Kurczę, no... Odwróciłam na chwilę wzrok, że tak powiem i o. I nie ma, no ale później najwyżej... Chodź, wiesz co, też sobie możesz tutaj skorzystać, jak najbardziej. Pokaż, Adaś. Uuu, jaka fajna, co? Podoba mi się. Powiem wam, że widziałam, że wychodziły te mody takie, wiecie... na huśtawkę... taki ten samochodzik, ale szczerze... nie podobają mi się za bardzo, dlatego... Bo miałam zamiar sobie to wypróbować, ale tak... Tam są takie filmiki i nie podobają mi się szczerze. Dobra, gdzie jest Eliza? Halo. Czekajcie, ja spróbuję ją znaleźć. Tutaj jej nigdzie nie widzę, więc pewnie jest gdzieś na dole. Mam nadzieję, że nie poszła sobie całkiem. Widzę jej, ale ja mogę też być ślepa, wiecie. Dobra, teoretycznie ją zaprosiłam na randkę, bo nie wiem, gdzie ona jest. Tutaj u nas w domu. Połóż! No, dziękuję bardzo. To ma być tutaj. O, niech sobie leży. I teraz gdzie ona jest? Bo ona pewnie była w tym domu, co? Ja jej nie widzę. Naprawdę. Poczekamy, aż wrócą dziewczyny i wtedy zawołam wszystkich na posiłek. To może ją zlokalizuję, bo kurde, powiem wam, że... Chyba jestem ślepa. Jak to? Ej, co tu się stało? Halo? Dobra, zaprosimy ją... Tak, jeszcze raz, bo wtedy nie mogłam. Ja nie wiem, coś tu się zbadziło, czy coś? Nie. Adaś, dzwoń. Bo ja chcę, żeby Eliza była, no... Dobra, ty się załatwiłeś. Dobra. To chodź tutaj, baw się. A ty, malutka, co? O, ty już jesteś zmęczona. Chodź jeszcze tutaj. Nie, jeszcze spać nie idziemy. Jeszcze jest wcześnie. Adaś, czy ty zadzwoniłeś po nią w końcu? Zostaw. No widzicie, jak ja coś chcę, to się nie da.
No i znowu mam, żeby ją zaprosić na randkę, tylko dobra, nieważne. Wróciły dziewczyny, więc zawołaj na posiłek. Kurczę, no widzicie? Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Jezu, jak wy śmierdzicie i w ogóle. Ale chodźcie. Wy, maluchy, też. Zjemy sobie tę pizzę, zobaczymy, czy jest dobra. Idziecie? Wszyscy? Ojej. Tak wszyscy średnio się czują. O, jest Eliza! No widzicie, to ona gdzieś była, tylko ja jej po prostu nie widziałam. Zapewne. Amelka poszła pod prysznic, no to dobra. Wszyscy śmierdzą w ogóle, co tutaj się dzieje? Halo, mamy za mało miejsca. Tu sprzątaczka biega w ogóle. Dzieciaki to pójdą tam. Ale przydałby się w sumie jeszcze jeden taki stolik, nie? No, w sumie. W sumie tak. Pokażcie. Fajnie wygląda. Taka tekstura, ale wiecie, zawsze to coś innego. To moja droga też sobie weź później porcję. Albo dobra, niech ona może najpierw się wykąpie, bo mi się to pewnie odklika, znają życie. No. Raz, dwa. Tu cała trójka, proszę bardzo. Aha, Eliza jest tutaj. Dobra, a teraz. Pogadaj troszeczkę jeszcze. Opisz nowy pomysł. Jezus, Rosie, co tobie się tam dzieje? Halo. Jesteś taka zła. Ale Eliza, jedz sobie. No nie wierzę. Czemu wy wstajecie? Eliza, mogłaś sobie zjeść. Gdzie oni idą? Nie ogarniam, słuchajcie. Adaś, co ty robisz? No dobra. Nie wiem, o co chodzi. Jezus, jaka ty jesteś... O nie, no ciebie będę musiała położyć. Chodź tutaj, mama. Pogadaj z małymi. Przyjazne. Uspokój. Co tu się dzieje, maluchy? Halo. Popraw humor. A widzicie, one tutaj odkładają. Rosie? Co tobie się dzieje, dziecko? Ohydny owoc. Okej. Ty, moja droga, możesz skorzystać i prysznic wziąć i w sumie możesz odrobić sobie lekcję. Tak. Oj, ty koniecznie musisz pod prysznic się udać, moja droga. Jak skończysz, Amelka. Amelce też w sumie by się przydało, ale ja myślę, że najpierw chyba położymy maluchy, bo one są zmęczone. Najbardziej to w sumie Ewa. Nie, gdzie ty idziesz? Nie, idź jeszcze. Mama cię położy. Wolałabym, żeby ona im poczytała, bo kurde, mi się będą budzić. Czytaj Ewie. Mały, a ty? Poczekaj jeszcze chwilkę, chodź. Chwilkę się pobawisz, niech mama cię lepiej poczyta, wiesz? Bo później się będziesz budził i tyle. Też chodź tutaj na chwilę się pobawisz. Może być dziadkiem. A Rosie? Wszyscy jesteś tacy zmęczeni. A gdzie znowu jest Eliza? Halo? Nie wierzę. No i widzicie? O, jest Eliza. Ja bym chciała, żeby właśnie oni sobie tu posiedzieli razem z Adasiem. O, Eliza idzie na górę. A czy ja bym mogła zrobić tak, żeby na przykład ona... Rozmawiaj, no to rozmawiaj. Żeby ona go położyła? Poproś o bajkę. Zrobimy tak może. O nie, ty nie wzięłaś tego... Kurczę, widzicie. Ty położysz mamą, to ty, Adaś, chodź, położysz Bartka. Tak. Dobra, połóżmy te dzieci, słuchajcie, bo ja się tutaj nie ogarnę zaraz. Ty, moja droga, później możesz sobie obejrzeć albo pograć tu w jakąś grę. Może być tak. Ty, moja droga, później koniecznie prysznic.
Amelka? No, Amelka w sumie też ma mało zabawy. No, to coś zaraz pomyślimy. No, chodź tutaj go położyć. Aha. No, spoko. Kurczę, to chodź ty. Czytaj mu do snu. Eliza, mogłabyś się przesunąć? Dobra, Rosie odrobiła pracę, idziesz pograć, świetnie. No, halo, czytamy. Gdzie jest? Nie. Jest tyle simów, to już jest taki nieogar. Czekajcie, zrobimy w ten sposób, może tak zadziała, o. Chodź, mały. Adas, ty, chodź. Sprzątnij. To w sumie niech jest. I rozpalisz. Henryk, ojejku. To jest Adasia syn, który jest seniorem, nie? No ale... Tak niestety jest w tym wyzwaniu, no. Nic na to nie poradzę. Eliza? Dobra, idzie na dół, okej. Okay. Czytasz mu? Czy ty już przeczytałaś? Leć pod prysznic, a nie tam do Adasia. Zostaw. Leć. Pod prysznic i później w sumie możesz tutaj dołączyć do Rosie, a Amelka? Amelka w sumie... Nie, Eliza! Gdzie ty jesteś? Chwila. Może mi się uda ją zatrzymać, co? Poproś o spędzenie czasu. Adaś, chodź. Nie idzie, Liza, no ja tu miałam plany z tobą. Poczekaj, proszę cię. O, chwila, chwila, może się uda, słuchajcie. Ale ona jest taka szczupła. Jak to się stało w ogóle, Liza? Co ty ćwiczysz, moja droga? No zgódź się, zaproś na noc ją. O, właśnie. No, a mamuśka dalej nie dzwoni. Nie chce nic mówić. O, no to dobra. To chodź teraz, albo wiecie co, zrobimy inaczej. Stój, moja droga, ja ciebie dodam do grupy, żebyś ty mi nie uciekła. Działania, dodaj do grupy, tak. I teraz chodźcie tutaj. Relaksuj się razem, o. Dziewczyny sobie chwilę pograją. I też później pójdą spać. No, są jeszcze jest wcześnie, więc spokojnie. Maluchy śpią. O nie, Eliza jest zmęczona. A Adaś, wiesz co? Dorzuć kłodę. Eliza. Aż tak jesteś zmęczona, naprawdę. Poflirtuj. Okaż czułość. Wykonaj serenadę. Czemu nie? Całuj. Popraw humor. W sumie mogliby trochę tak też normalnie pogadać, bo te ich relacje to są strasznie kiepskie. Obejmij. Szepcz. Recytuj wiersze miłosne, tak? Czekajcie, jak tam dziewczyny? Ty jeszcze nie grasz. Ty? Wy sobie gracie. Wiesz co, Rosie? Ty to zaraz pójdziesz spać, moja droga, bo już jest późno. Nie, ty śpisz na górze. Śpij sobie. Idź. Dobra, wróćmy do Adasia. Jakby tutaj. Śpiewa. Śpiewa. Wręcz róże. Zmysłowy pocałunek. Aha, nie mamy. A ty co robisz, moja droga?
gdyż pograć sobie na komputerze. No i patrzcie, ta mamuśka nie dzwoni. Kurczę, no ja nie wiem. I wiecie co, zrobimy po prostu barabara. A ja sprawdzę sobie, czy czasami nie urodziła, a po prostu nie zadzwoniła, bo tak też czasami bywa. Niestety żadnego niemowlaka nie widzę, ale po prostu ile my mamy wnuków. Od... Urosły maluchy od tej. Jezus Maria. Od Hani. Będę musiała zmienić w ogóle, ile my mamy wnuków. Patrzcie. Tutaj jest od Natalii. Kacper od Alicji. To jest od Grzesia. To ten. Tu jest od Kaliente. Balbina. Natasza. W ogóle ile wnuków. Ja nie wierzę. Wiesław od Aleksandra. Mirosław, Boże, ile tu jest tych dzieciaków, ale wiecie co, ja chyba sama ich sobie pozmieniam, no bo przecież jest tego tyle, że to jest jakaś masakra, dajcie spokój, patrzcie, i tu jeszcze, w okularkach, a mamusika nie zadzwoniła niestety. To trudno, wiecie co, ja myślę, że zaczniemy sobie tego kolejny odcinek, a ty, moja droga, to już byś mogła w sumie iść spać, ja wiem, że masz lekcje nieodrobione, ale cóż, śpi. Amelka śpi, a my jeszcze wrócimy do Adasia. Też nie chcę, wiecie co, już teraz robić takich długich odcinków, tam 40-45 minut, dlatego że ja wiem, że wy już teraz nie macie tyle czasu na oglądanie, więc... Jezus, Eliza, czy ty jesteś chora? Więc ja myślę, że tak pół godziny, myślę, że to wystarczająco, bo... Bo też nie chcę takich właśnie długich robić, bo i tak nie obejrzycie albo przeklikacie, więc to jest bez sensu. Więc ja teraz generalnie będę się starała robić tak do pół godziny wszystkie odcinki z każdej serii, chyba że tam jakieś krótsze, bo takie też się zdarzają. Także, no Eliza jest padnięta, ale spokojnie Eliza, zaraz pójdziesz tu spać chyba za Dasiem. Mam nadzieję, a ty co? Halo, przecież ty spałaś, co tobie się dzieje? Do spania. Gdzie ty idziesz jeszcze się bawić w piasku? Amelia! Daj spokój. No. Myślę, że fajnie, że Adaś spędził trochę czasu z Elizą. Także co? Ja myślę, kochani, że tym pięknym akcentem, gdzie oczywiście ścięła mi się gra, będę kończyć ten odcinek. Tak, halo. Co wam? Żyjecie? Słyszę ich. A, dobra, żyją. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z wyzwania Adasia. Pa, pa!